Charles Bukowski, genialny tłum. Przekład Piotr Madej. W przeciętnym człowieku mieści się dość zdrady, nienawiści, przemocy i bezsensu, by zaopatrzyć każdą armię na każdy dzień wojny. A najlepsi w mordowaniu są ci, którzy przemawiają w imię miłości. A najlepsi w wywoływaniu wojny są ci, którzy głoszą pokój. Tym, którzy nauczają o Bogu, przydałby się Bóg. Ci, którzy głoszą pokój, nie znają pokoju. Ci, którzy głoszą pokój, nie znają miłości. Strzeż się tych, którzy nauczają. Strzeż się tych, którzy wojują. Strzeż się tych, którzy ciągle czytają książki. Strzeż się tych, którzy pogardzają biedą, jak i tych, co ją chwalą. Strzeż się tych, którzy mówią pochlebstwa, gdyż w zamian sami oczekują pochlebstw. Strzeż się tych, którzy szybko potępiają, bo sami boją się tego, czego nie znają. Strzeż się tych, którzy ciągle szukają tłumu. W samotności są niczym. Strzeż się przeciętnego mężczyzny, przeciętnej kobiety. Strzeż się ich miłości. Ich miłość jest przeciętna i szuka przeciętności. Pamiętaj jednak, ich nienawiść kryje w sobie geniusz. W ich nienawiści jest dosyć geniuszu, by zabić ciebie, by zabić każdego. Nie chcą znać samotności. Nie rozumiejąc samotności, zrobią wszystko, by zniszczyć to, co różni się od ich życia. Nie umiejąc tworzyć sztuki, nie rozumieją sztuki. Porażkę swojej twórczości odczytują jako porażkę świata. Nie będąc w stanie kochać w pełni, będą mówić, że twoja miłość jest niepełna i będą cię nienawidzić. Ich nienawiść będzie tak doskonała jak lśniący diament, jak nóż, jak góra, jak tygrys, jak cykuta. I stanie się ich najdoskonalszą sztuką. To tyle. Daj łapkę w górę i do zoo.